w Usa Redeko. www.redeko.pl. To był udany rok dla dolnośląskiego sportu. Największe uznanie w oczach kibiców znalazły sukcesy Piotra Małachowskiego. Drugie miejsce w plebiscycie zajęła pływaczka Juventus Wrocław Alicja Tchórz. To był mój najlepszy rok. Pierwszy medal na arenie międzynarodowej na Mistrzostwach Europy Seniorów. To dotychczasowy mój największy sukces. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i ten 2016 przyniesie jeszcze więcej emocji i że będziemy się cieszyć na przyszłorocznej gali. Tego życzymy i Alicji, i sobie jako kibicom. Ten rok to przecież Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. My się przygotowujemy cyklem czteroletnim. Dla nas Igrzyska Olimpijskie są najważniejszą imprezą. No i teraz jesteśmy świadomi, że zbliżają się one naprawdę wielkimi krokami. Jeszcze czekają nas wcześniej Mistrzostwa Europy Seniorów na długim basenie, które będą kwalifikacją właśnie na te najważniejsze zawody. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, czyli dopisze zdrowie, nie będzie kontuzji i jeżeli wszystko się ułoży tak, jakbyśmy tego chcieli, to naprawdę będziemy mogli się cieszyć. Pierwsze miejsce w gronie najpopularniejszych trenerów zdobył sensacyjnie Tomasz Horwat z FC Wrocław Academy. Ocenia, że to zasługa też dobrego działania PR. Tutaj kolega Tomek Kłórzecki, który prowadził nas PR, jest odpowiedzialny za marketing. Zrobił fajną akcję na Facebooku i myślę, że dzięki temu, w dużej mierze dzięki też temu właśnie wiele osób wiedziało, że ten plebiscyt się odbywa i oddało na mnie głosy. Więc myślę, że i największe podziękowania właśnie w kierunku Tomka. Cieszę się na pewno niezmiernie z samej nominacji, bo mówię, jest to niesamowite wyróżnienie dla mnie, ale nie tylko dla mnie, bo tak naprawdę dla zespołu, dla drużyny, którą prowadzę, dla juniorów starszych, ale również dla całego klubu, dla zarządu, dla trenerów, którzy codzienną pracą poświęcają bardzo dużo czasu właśnie w tej codziennej pracy i te efekty są bardzo fajne i widoczne. Mówię, i nie tylko widoczne już na Dolnym Śląsku, ale również widoczne w Polsce, także że cieszy. Sportową imprezą roku został trzeci PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Półmaraton tak naprawdę to jest ten dystans obecnie najlepiej rozwijający się nie tylko w Polsce, a my we Wrocławiu udało nam się znaleźć idealną formułę, a więc pokazujemy wszystkim, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, jak pięknym miastem Wrocław jest przede wszystkim nocą. Dlatego, iż to właśnie atmosfera naszego pięknego miasta jest najbardziej odczuwalna nocą. W tym roku udaje nam się, z racji tego, że jesteśmy Europejską Stolicą Kultury, po raz drugi połączyć siły z ESK i będziemy starali się połączyć kulturę wysoką z kulturą fizyczną, jakim jest bieganie. Jak w tamtym roku przede wszystkim głównym motywem było światło, to w tym roku chcemy, aby głównym motywem była muzyka i to muzyka klasyczna. Sukces półmaratonu to sukces wielu ludzi i wielu działań. Cieszymy się, iż udało nam się połączyć doświadczenie 33 maratonów ze świeżością, które nowe osoby w Młodzieżowym Centrum Sportu przyniosły. Mamy tylko nadzieję, że to jest początek tak naprawdę długich lat, gdzie wrocławskie biegi będą dominujące w Polsce. Bal i cały plebiscyt to zasługa Słowa Sportowego i sponsorów. Impreza była przednia, a wyniki plebiscytu można częściowo uznać za zaskoczenie. To opinie większości uczestników balu. Laureaci dopisali, w tym roku rywalizacja była bardzo ciekawa, interesująca. Ta koncepcja, że to jest plebiscyt na najpopularniejszego sportowca zdaje egzamin, bo rzeczywiście mamy się bawić, bo to jest zabawa i cieszymy się, że wśród tych trenerów najlepszych nie zawsze ci znani wygrywają, ale popularni, którzy robią naprawdę wspaniałą pracę. Przypomnijmy, najpopularniejszym sportowcem Piotr Małachowski, kolejne miejsca dla Alicji Tchórz i Macieja Janowskiego. Najpopularniejszym trenerem Tomasz Horwat, a odkryciem roku Maksym Drabik. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl